Dzień dobry. Chciałbym zapytać, co panie myślą o podjęciu nauki w technikum gastronomicznym przez młode osoby w dzisiejszych czasach? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Wiktor Komi. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny od pozostałych, ponieważ nie jestem w nim sam, a mam za kompana i mojego serdecznego kolegę, czyli naszego dzisiejszego gościa, Michała Doczyłowskiego. Dzień dobry wszystkim. Tak, Michał to nie jest przypadkiem, ponieważ wiele rzeczy nas łączy, między innymi to, że razem gotujemy i pracujemy w restauracjach, albo gdzieś pracowaliśmy razem, wszystkim kochamy jeść, ale łączy nas jeszcze jedna rzecz, poza miłością do jedzenia, to jest to, że chodziliśmy do tej samej szkoły. Prawda, Michał? Dokładnie tak. Chodziliśmy do tej samej szkoły, do technikum gastronomicznego. Co prawda w dwa różne roczniki, bo jesteś jeden starszy, no ale spotkaliśmy się gdzieś nawet tam na korytarzach i mamy wspólne doświadczenia z tej szkoły, więc myślę, że to... Dokładnie. O dziwo bardziej się zakumplowaliśmy po szkole niż w trakcie szkoły. Tak, no ale jak to tak chyba bywa, tak, nie? Tak, takie jest życie. No, ale tak jak powiedzieliśmy, tematyka dzisiaj jest szkoły, więc będziemy rozmawiać o technikum, czy warto iść do technikum gastronomicznego, czy nie, jakie ma plusy, minusy, co my z technikum wyciągnęliśmy, więc jeżeli jesteście ciekawi, ja co mamy... Co mamy ciekawego do powiedzenia na temat szkoły, to zapraszamy do oglądania. Dokładnie. Dobra. Plan na ten film jest taki, że będziemy rzucać na tapetę razem z Michałem różne tematy, które będziemy chcieli następnie w trakcie filmu rozwijać. Pierwszym tematem jest to, uwaga, czytam, czemu akurat technikum i czy byliśmy w 100% pewni, że to jest to, co w życiu chcieliśmy robić najbardziej. Michał, zaczynaj. Dobrze, no to czemu akurat technikum? Mogę powiedzieć, że nie wiem, dlatego że gdy wybierałem technikum, to postawiłem wszystko na jedną kartę. Po prostu miałem zajęcia w gimnazjum o gotowaniu. Aha. I tak mi się jakoś spodobało, że stwierdziłem, who cares? I w drugiej klasie już stwierdziłem, a to jak będę kończył gimnazjum, to idę do technikum gastronomicznego. I co zabawne, w mojej rodzinie wszyscy byli optykami, więc ja myślałem, że na pewno będę optykiem. Babcia, wujek, tata, mama, generalnie gdzieś w obrębie optyki się znajdowali, a ja nagle stwierdziłem, a idę na gastro. I kurczę, i tak to wyszło po prostu. Bo wtedy jak wybieraliśmy szkoły, to było tak, że miałeś do wyboru różne opcje i miałeś trzy techniki od razu. Nie miałeś jakiegoś planu B, na przykład, że dobra, gastronomik, no i liceum ogólnokształcące. No nie, właśnie stwierdziłem, że jadę. Jadę na grubo i po prostu wybrałem trzy gastronomiki. Pierwsze to było technikum gastronomiczne na Poznańskiej, do którego się właśnie dostałem. Okay. I się z tego bardzo cieszę zresztą. A jak było u Ciebie? No u mnie było podobnie, tylko że u mnie wspólnym mianownikiem, dlaczego to wybrałem, to było to, że ja kochałem jeść, a czasami się bałem, że nawet kochałem żreć, bo uwielbiałem jedzenie, to było po prostu, ja do tej pory uwielbiam, ale naprawdę w gimnazjum jakby zakochany byłem w jedzeniu od zawsze, zawsze lubiłem jeść, nawet bardziej lubiłem jeść niż gotować, ale potem ta smykałka mi już przyszła, no i postanowiłem spróbować pójść w tym kierunku. A jeszcze pamiętam, co mi mama mówiła, że idź Wiktor na kucharza, to nie będziesz chodził głodny. O. Tak, bo się o mnie martwiła po prostu. No, ale docelowo zawsze to było we mnie, że jedzenie było bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu. I ja w sumie chyba byłem właśnie też w 100% pewien do tego, żeby to zrobić. W sensie wtedy byłem w 100% pewien, że chcę to spróbować robić, że chcę to robić. I też tak jak ty, wybrałem jakby trzy szkoły techniczne, gastronomiczne i pierwszą było właśnie też Poznańska. No dobra, a w takim razie jakie było twoje pierwsze zderzenie z tym naszym technikum? Pierwsze zderzenie było takie, że był taki stres tego wszystkiego, jak to wyglądało, nie? Tam jakby inny zupełnie świat, nie? Jakby człowiek z małej miejscowości przyjechał do Warszawy, do ścisłego centrum. Popatrzmy na tą całą ogromną szkołę, bo przecież Poznańska jest gigantyczna, to w porównaniu do mojego starego gimnazjum jest chyba trzykrotnie większa. To czułem się jak w Hogwarcie, nie? Że mogłem podróżować po tej szkole, kurczę, godzinę w górę i w dół, bo nie wiedziałem, co gdzie jest. To było właśnie takie pierwsze zderzenie. No i też pierwszym takim strzałem to było to, że nikogo z gastro nie miałem w życiu w swoim jakby prywatnym, ani też jakby w tej szkole, więc szedłem taką, wiecie, otwartą wodę, że nie wiedziałem, co mnie spotka. No i taki stres i niepewność była dosyć spora na początku, to na pewno. A u Ciebie jak? No u mnie było tak, że no przede wszystkim jak składałem papiery, no to było takie... No tam może trafiłem po prostu na kogoś, kogo nie powinienem spotkać i spotkałem kilku dresów i tak się zastanowiłem, kurczę, trzeba by na pewno ta szkoła, do której szedłem.
Nie, być może oni byli z jakiejś innej jednak szkoły i też składali papiery, bo finalnie ich potem nigdy więcej nie spotkałem. Także ów. Tak. I to było moje takie najbardziej pierwsze zdarzenie. No a potem, no to jak przyszliśmy do szkoły i jakby kolejnym takim zdarzeniem to było, jak się dowiedziałem, że mam klasę męską. Właśnie, i no. 33 chłopa będzie w jednej klasie i to było dla mnie takie, co? Tak. To jest zawsze miks i tak dalej, a tu 33 chłopa, no a była taka praktyka, że były klasy damskie, były klasy męskie i chyba była tylko jedna mieszana na 7 tak, klas. Tak, 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 tak. Więc eksperymenty takie. Eksperyment no. Dość... Też nie, no dla mnie też był szok, że ja też miałem męską klasę. No męska klasa to jest zupełnie co innego, nie? No. To jest jeszcze... To jest jakieś takie przeżycie. Jest tam, no taka... Zmienia człowieka po 4 latach. Dobra szkoła życia i takie szare tło teraz. Nie, ale faktycznie to było coś dziwnego. No takie mieliśmy pierwsze zdarzenia. Wiesz co, no kolejnym tematem, który możemy powiedzieć, to jest to, że technikum to nie jest tylko szkoła. Bo na przykład właśnie tak jak powiedzieliśmy, że technikum składało się właśnie z tego, że miało te swoje przedmioty zawodowe i to był taki też, można powiedzieć, szok i troszeczkę coś innego, że poza polskim, matmą i angielskim były jeszcze przedmioty zawodowe, nie? I były zupełnie, no tak. Zupełnie inne, ale na pewno bardzo ciekawe, że to było fajne. Taka w ogóle, że już tam czułem, że to nie jest taka normalna szkoła, że gdzie idziesz tak. Z książkami, z plecakiem i po prostu wychodzisz, nie? Tam naprawdę jest. Myślę, że to też trzeba wyjaśnić, no bo jakby, no nie byłem w liceum, więc nie mogę mówić na 100%, no. Ale od znajomych słyszałem. No oni też mieli jakieś przedmioty zawodowe, ale to były takie przedmioty zawodowe w stylu podstawy przedsiębiorczości. No i super, ale na tych podstawach przedsiębiorczości w liceum no dowiedzieliście się pewnie, co to jest VAT i co to jest PIT i koniec. A nasze przedmioty zawodowe wyglądały tak stricte zawodowo. My naprawdę uczyliśmy się o tym, jakie maszyny są w restauracji, jak ustawić kuchnię w restauracji, jak ustawić salę. Ponadto nasze przedmioty zawodowe były prowadzone w salach zawodowych. To no znaczy, to było świetne. Technologia gastronomiczna była prowadzona w sali, która wyglądała jak kuchnia restauracyjna i nie siedzieliśmy przy ławkach, tylko przy blatach gastronomicznych. Tak, nierdzewki tak, robocze. Dokładnie, coś tam pisaliśmy w zeszytach przez pierwsze 15 minut lekcji, a potem jakby zaczynaliśmy gotować. Przebieraliśmy się w kitle, fartuchy i tak dalej i gotowaliśmy. No i to jest totalnie coś innego, to jest coś... jak w liceum. Tak. Co też trzeba byście zaznaczyć, bo teraz jakby podstawa programowa się zmieniła, no aha. I teraz nie ma gimnazjum przecież. No tak, jest tylko... Teraz, i teraz technikum w ogóle trwa 5 lat, z tego się orientuję. Więc nasz technikum trwało 4 lata, teraz trwa 5 lat, ale chyba liceum też jest dłuższe, że trwa 4. Więc... Reżyserka powiada, że 4. No właśnie. Więc jakby wydaje mi się, że to te dalej nie ma dużej różnicy pomiędzy liceum, a te przedmioty zawodowe są jednak, kurczę, całkiem ciekawe, no naprawdę, ja się z nich dużo dowiedziałem i do dzisiaj mam książki z technologii w domu i nie tylko z technologii, chyba jeszcze z podstaw przedsiębiorczości, bo nasze podstawy były ukierunkowane w gastro tak. I mam też te książki, bo to też mi się przydało przy zakładaniu działalności na przykład. No dokładnie, ale właśnie też było fajne to, że tam już był taki fokus, te wszystkie przedmioty też były często sfokusowane na to, co będziemy robić dalej. Mieliśmy na przykład angielski zawodowy, który na przykład właśnie był skupiony na przykład na gastronomii, na przykład na kuchni, ale też był angielski zawodowy na przykład dla kelnerów, który był jakby no też no zawodowy, w sensie już był zupełnie inny dla kucharzy, bo byliśmy na profilu kucharza niż naszym, no ale już był taki naprawdę sfokusowany w to, co będziemy robić dalej, a docelowo to naprawdę też się przydawało. Co było jeszcze z zawodowy? Było tak, był zawodowy angielski, była no, technologia gastronomiczna. Technologia to była po prostu takie przedmioty, gdzie no, symulacja gotowania, symulacja restauracji, takie zajęcia praktyczne z gotowania. Tak, tak, uczyliśmy tak. Się na przykład robić jakieś podstawowe sosy, podstawowe dania, podstawową obróbkę smażenia, pieczenia i tak dalej. Tak, WZG było... Wyposażenie zakładów gastronomicznych. Tak. To też było fajne, że mieliśmy, że ogromna maszyna do mielenia mięsa nie nazywa się ogromną maszyną do mielenia mięsa, tylko nazywa się wilkiem na przykład. Tak, nie. Tak. Czy były kutry. Były jeszcze podstawy żywienia. Podstawy żywienia, no to też świetna sprawa. Takie dużo jakby, dietetycznych spraw. Taki wstęp do dietetyki. To tak na przykład podstawa, jako ciekawostka, bo ja po szkole gastronomicznej, bo też, albo to już możemy do tego też przejść, że to, że technikum to nie jest tylko szkołą, ale też jest jakby takim no już takim kontaktem z życiem zawodowym, to nie tylko to, że te przedmioty są inne, ale są jeszcze dwie rzeczy, że praktyki zawodowe, nie? Tak, praktyki zawodowe. No to jakby, wiesz, zderzasz się po prostu w szkole z pracą tak naprawdę już. Taką
prawdziwą robotą. Prawdziwą robotą. I ja wiem, że niektórzy w liceum w pierwszej klasie też gdzieś sobie idą dorobić. I ja to bardzo szanuję, ale wydaje mi się, że jednak w technikum jest to no, takie naturalne bardziej. Bardzo, no. W pierwszej klasie to już połowa uczniów w danej klasie się decyduje na to, w drugiej to już praktycznie ludzie się prześcigają w tym, kto ma już pracę, a w trzeciej to już normalny temat, że po szkole idę do pracy na przykład. Tak. I jakby to może brzmieć, Boże Święty, jak zakłady pracy, w ogóle po co to robicie? No, ale gier. Ale prawda jest taka, że im wcześniej zaczniesz, tym szybciej osiągniesz sukces taki, jak chcesz. Więc taka zasada, im więcej dasz, tym więcej zyskasz. No, dokładnie. Nie? No i właśnie w takim technikum jest tak, że jak wcześniej sobie zaczniesz pracę w gastronomii, to więcej się nauczysz, no bo wiadomo, szkoła cię uczy. Ale idąc jeszcze do tych restauracji, na jakieś praktyki i po prostu zwykłą pracę, zyskujesz o wiele większą wiedzę, tak czy inaczej. No dokładnie. W ogóle te praktyki to jest też temat rzeka. Temat rzeka i oddzielna historia, nie? I one jakby, no nie wiem, czy coś ma większy wpływ na twoje dalsze życie zawodowe tak. w szkole gastronomicznej niż praktyki, bo tam normalnie masz kontakt z restauracją, z szefem kuchni, który ma normalną swój biznes, o który dba i który ty jesteś jego częścią, czyli takim podstawowym pracownikiem najniższego szczebla. I możesz to świetnie zobaczyć od środka, jak to wygląda i świetnie zbudować sobie kontakty, które jakby zyskujesz albo na przykład wakacje, jeżeli jesteś jeszcze w szkole, cały rok szkolny masz jakby szkoły, a na przykład już w wakacje możesz śmiało sobie pójść tam do pracy, albo na przykład po szkole dorabiać. Na przykład ty chodziłeś normalnie do knajpy po szkole i już pracowałeś sobie. Tak, tak, tak. Ja, mi się udało trafić do Nolity po szkole. Jedna z najlepszych restauracji w Polsce, no na pewno top w Warszawie. No w Warszawie na pewno na top. Pewno. No, ja do tej pory uwielbiam jakby szefa tak. tej restauracji, Jacka Grochowinę. I to było tak, że właśnie trafiłem tam na praktyki i po prostu dogadałem się i po praktykach zostawałem w pracy. I to jakby procentowało mi dwukrotnie, no bo po pierwsze zarabiałem pieniądze, więc super. Taki mały dzieciaka już sobie dorabia coś i muszę dorobić, możesz sobie coś samemu kupić i tak dalej. A druga sprawa to, że więcej cały czas uczyłem, bo praktyka nie trwała. Wtedy praktyki trwały 6,5 godziny, tak, coś takiego. Tak, tak, tak. Prawnie, teoretycznie. Nie? Tak, a my jakby zostawaliśmy dłużej i no, zostawałem do drugiej w nocy na przykład. Bo też trzeba wytłumaczyć, jak mamy praktyki, to one nie są po szkole, tylko praktyki są zamiast jednego dnia szkoły na przykład. Albo jest okres miesiąca praktyk, tak. że nie chodzisz przez miesiąc do szkoły. To teraz jest chyba tylko taki okres, że nie mają już takich okresów jak my, że mieli jeden dzień wolny. Jeden dzień wolny od szkoły. Przez cały rok szkolny, tylko mają jeden miesiąc w roku szkolnym. No my mieliśmy tak, że mieliśmy i to. Tak, tak, tak. I no i pamiętam, że to było super, no jakby poświęciłem na to bardzo dużo do tego stopnia, że no troszeczkę opuściłem się w nauce, bo tak się poświęciłem na tą pracę i praktykę. No ale wydaje mi się, że było warto, było super, no ja się dużo poznałem. Wiecie, też chodzi o to, że to tak jak właśnie Michał mówi, że został do drugiej w nocy, albo że chodził po szkole tam, to przede wszystkim to nie jest tak, że my nie mieliśmy pieniędzy, byliśmy z biednych domów i nie było co włożyć do garka, tylko że to była taka zajawka, że jeżeli jesteś takim młodym adeptem sztuki kulinarnej, albo jakiejkolwiek rzeczy, której się chcesz nauczyć robić w zawodzie takiej technicznej, czy to byłoby, nie wiem, no, czy bycie kelnerem, czy menadżerem, czy nie, fotografia kulinarna, więc jeżeli masz już styczność z tym od środka, to tak napędza, tak, nie? Tak, tak. Taką masz zajawkę do tego, że normalnie aż sam chcesz zostać w tym miejscu, gdzie jesteś z tymi ludźmi, uczyć się od nich. No to jest, dla mnie to jest nie do wytłumaczenia, jeżeli robisz to, co kochasz, no to po prostu aż chcesz tam siedzieć do oporu, nie? Dobrze, że to zahaczyłeś o to, że fotografia kulinarna i tak dalej, bo to też o tym trzeba powiedzieć, że idąc do takiego technikum nie musisz zostać kucharzem wcale. O dziwo. Nawet jeśli jesteś na profilu kucharz, to nie musisz tym kucharzem zostać. To jest taka sama szkoła jak liceum, tylko daje ci coś więcej. Daje ci naukę tego zawodu, który w którym się specjalizuje dana szkoła. No bo wiadomo, że są technika ogrodnicze i fryzjerskie. Tak, tak, tak. Więc jakby to jest już coś ponad liceum, tak mi się wydaje, bo liceum uczy cię tylko pewnego zakresu. Jakby zadałem sobie takie pytanie, czy zdałeś maturę? Zdałem. Ja też zdałem. Ja nawet poszedłem dalej na studia. I też te studia ukończyłem. Oczywiście miałem studia w kierunku gastronomii, dokładnie gastronomia i hotelarstwo na SGGW, ale jeszcze tak ciutkę cofnąć, co Michał mówił o podstawach żywienia, to te podstawy żywienia, gdzie miałem z naprawdę świetnym fachowcem, z panią Edytą Gulińską, którą serdecznie pozdrawiam, pomogły mi w tym, że pierwsze lata studiów, pierwsze dwa czy trzy, to opierałem się na
na wiedzy z technikum, no dosłownie, tak, nie? Słyszałem o tym. Także można było świetnie się opierać na wiedzy z technikum na studiach normalnie na uczelni wyższej, nie? Tak, słyszałem o tym, że było od kolegów, którzy też poszli, bo ja nie poszedłem na studia, tylko dlatego, że po szkole miałem tak spoko, że nie musiałem po prostu tych studiów robić, ale słyszałem, że pierwsze dwa lata to były nawet tak lajtowe przez to, że no nie musieli za dużo wkładać od siebie, nie. Bo studia, te pierwsze dwa lata studiów były powtórką z technikum tak naprawdę. Tak. Gdzie umówmy się, no ja nie wiem, no też nie chcę tutaj naskakiwać na liceum, bo oczywiście licea też są super. Oczywiście. Ale na pewno po liceum nie ma czegoś takiego, że wchodzisz na studia i to co powtórka. Raczej uczysz się już totalnie nowych rzeczy i no to zależy od tego, jakby jaki ten kierunek studiów jest. No tak, jest, nie? To pewnie też. To jest, wszystko ważne. Tylko też chcę pokazać to, że technikum to nie jest zamknięta droga, jeżeli chodzi o dalszą naukę. B, pójście w ogóle w inną stronę. Z innej strony, to może zostać robić fotografię kulinarną, być menedżerem restauracji. Tak, to co właśnie mówi Michał, że śmiało można robić coś dookoła gastronomii. Tak. Tylko że jakby, znaczy ja nie miałem tej świadomości będąc w szkole, że gastronomia jest tak szerokim spektrum, że tak, jak będąc kucharzem, to nie mogę robić jeszcze inne rzeczy gotując, masę innych rzeczy. Tak, mogę tak, tworzyć tak. menu do restauracji, mogę robić warsztaty kulinarne, mogę robić szkolenia kulinarne. Pokazy, live cookingi. No zobaczcie, to jakby to wszystkie rzeczy się nie zamykają do tego, że idę do knajpy albo do hotelu orać tam po ileś 12 godzin, nie? Tak, że droga jest otwarta. Wydaje mi się, że też oczywiście trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że jak się skończy technikum gastronomiczne, to nagle zostaje się gwiazdą kulinarną i prowadzi się Dzień Dobry TVN czy Pytanie na Śniadanie. Tak, a do tego można wrócić przywrócimy zaraz. Tak, może? Tak. Ale to po prostu ważne, żeby to zaznaczyć, bo to na pewno. Bo jakby otwierać masę możliwości, no ale dalej trzeba jakby wkładać coś od siebie, a nie tak że oczekiwać. To jest tylko początek. Początek ogromnej drogi, tak, ogromnej, tak, tak. Ogromnej, że to nie jest tak, że od razu budujemy zamki, nie? Dobra, przejdźmy o tych tematach nauki. Może jeszcze wróćmy do tych tematów właśnie, właśnie nie, w sumie już powiedzieliśmy o tych, że są różne jeszcze zawody, że możemy robić różne rzeczy. Jeszcze taki ciekawy przykład z życia, że ode mnie z klasy gastronomicznej jako na profilu kucharza zaskoczę wszystkich. Nie każdy był w 100% pewien, że chce być kucharzem, ba, w drugiej czy trzeciej klasie wiele osób sobie uświadamiało, że w ogóle nie chce tego robić w życiu dalej. No i co wtedy? No i wtedy są jakby opcje różne, to co Michał powiedział, że droga nie zamyka się nigdy, no że na studia można iść, można się świetnie przygotować do matury. Przykładami możemy być my, nie chodzi mi o to, że mieliśmy nie wiadomo jakie wyniki, ale maturę zdaliśmy bezproblemowo. Ja poszedłem na studia, ale na przykład ja miałem dwóch kolegów, którzy zostali, uwaga, po szkole gastronomicznej ze mną siedzieli w ławce testerami gier komputerowych i teraz siedzą przy grach komputerowych. Nie? To nie jest tak, że to jest zamknięte. Wracając do tej matury, ja nawet chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że po technikum ciężko zdać maturę, to wszystko zależy od nas. Do mojej klasy chodził mój dobry kolega Paweł Pawłowski, skończył razem z nami szkołę i on przed zakończeniem szkoły dostał zaproszenie od Uniwersytetu Jagiellońskiego na studia. Zaproszenie, nie, że sam tak. się musiał zgłaszać. On dostał zaproszenie, bo miał takie dobre wyniki w nauce. Także to zależy tylko od nas. To nie jest tak, że liceum jest lepsze pod względem nauczania do matury od technikum. Albo nie, że zależy od nas. Tak, że łatwiej. Że to jakby nie może być, ja nie mogę słuchać takiej tezy, że idąc z technikum. Tak, to jest to, nie musisz zdawać matury przecież, bo tylko idziesz po zawód. No, tak. no wcale nie. No wcale to tak nie działa, nie? My tam idziemy właśnie po to, żeby mieć dodatkowo zawód i zdać też maturę, a nie zadawać tylko maturę. Dokładnie. I nawet jeżeli człowiek sobie uświadomi w pewnym czasie, że on nie chce tego robić w życiu, to chwała mu za to, że on sobie to uświadomił, tak. ale że ja uważam, że zdobywać dodatkowe umiejętności to jest tylko atut, a nie tak. minus, nie? Że skończyć technikum gastronomiczne i umieć coś przygotować w domu, ugotować, nawet dla swojej ukochanej, to jest na pewno ogromny plus, a możesz dalej robić inne zupełnie rzeczy. Tylko żeby tego nie podchodzić tak, że wiesz, koniec, droga zamknięta na moją przyszłość. Poszedłem do gastronomika tak, czy do innego technikum. Sobie zniszczę, że nie, tak. właśnie nie. I siedzisz taki zamulony jak kopa siana po prostu i nic nie chce ci się robić w życiu, nie? No, dokładnie tak. Dobra, no to idziemy dalej. Technikum to nie tylko szkoła, to było wcześniejszy kontakt z pracą. No to w sumie też poruszyliśmy, że od pierwszej, drugiej klasy już mieliśmy kontakt z realną, z prawdziwą pracą w życiu. Że to nie jest tak, że dopiero po szkole mieliśmy kontakt z pracą i zobaczyć jak to wygląda. Tylko już mogłeś w pierwszej klasie dotknąć tego, co cię czeka w przyszłości. Nie? To, że ktoś ci opowiada na lekcji, że idziesz do pracy, po 8 godzinach wracasz do domu czy coś, to potem możesz to śmiało zweryfikować, idąc do tego prawdziwego zakładu pracy, czy restauracji, czy hotelu.
i możesz to na własnej skórze przeżyć. To jest, uważam, super atutem, nie? Mhm. Że możesz tam fizycznie być. No to też jest ciekawe też porównanie na temat tego, że my zaczynaliśmy wcześniej pracę, tak. A w liceum niekoniecznie. I mam też realny przykład, mam takiego kolegę, jest w moim wieku, ja mam, kończę w tym roku 25 lat. No i ja zacząłem pracę w drugiej, no w pierwszej, koniec pierwszej klasy zacząłem już pracować. Działać. Tak, już całe wakacje przepracowałem. A mój kolega, ten, który jest na równi ze mną, skończył oczywiście liceum, poszedł na studia i tak dalej. No dopiero podejmuje jakąś pierwszą pracę, wiecie, i to tak. To nie jest złe oczywiście. Ale to jest trochę dziwne. Ale to jest trochę dziwne. Nie, dla mnie to jest troszeczkę dziwne. To jest trochę dziwne takie... i też mi się wydaje, że mimo wszystko doświadczenie, które ja już zdobyłem, no to on jest o te tyle lat do tyłu, prawda? I to niezależnie, tu już nie chodzi o zawód, tu chodzi po prostu o doświadczenie w pracy, o doświadczenie w tym obyciu. Tak, tak, że to jest jakby inne realia, że to nie jest szkoła tam, tak, tak, że tak. Nikt nie głaszczy ci po główce, tak, że masz, że mają wymagania. Obowiązki, masz to zrobić w danym czasie i no, koniec. Tak, tak jest, że... Czysto życiowo, tak. Temat, niezwiązany już nawet z kuchnią, nie? No. Dokładnie. To teraz temat może pułapki technikum. Pułapki technikum. To, co my na przykład no, wiemy teraz, a nie, jakieś, nie no. Do końca widzieliśmy będąc w technikum, nie? No na przykład dla mnie nie do końca też, co jest oczywiście pewnie bardzo trudne, żeby w technikum odwzorować prawdziwe realia danego zawodu. Danego, da, o, też, danego zawodu. Bo to też tak. Nie chodzi o tylko nasz, bo prawdopodobnie tak, z każdym tak. Innym zawodem jest tak samo, że odwzorowanie tych realiów przy fryzjera czy kucharza, no, no nie ma opcji, żeby to zrobić w szkole. No, bo trzeba było dużo innych czynników, takich jak realni klienci, którzy przychodzą tłumnie na przykład do danego na miejsca. Przykład, tak. A tego nie jesteśmy w stanie odwzorować na lekcji, tak? Tak, tak, tak. Taki przykład, że nie da się, będąc w szkole, odczuć samopoczuciem, że jak byłeś 5 dni w pracy i 5 dni pracy z rzędu, na przykład robiłeś po 12, po 13 godzin. Tak. No bo takie rzeczy się zdarzają, nie może to jest norma, tak, ale jakby mniej więcej takie rzeczy gastro, takie no. Rzeczy się po prostu też dzieją, bo ta praca też w ogóle tak na tym polega, że pracujemy często w weekendy albo w święta i też pracujemy bardzo często długo, że długie godziny. No i że na przykład odczucie tego piątego dnia, jak wstajesz rano, czyli jak już masz przepracowane na przykład, nie wiem, ponad 60 godzin w 5 dni, bo tak. 5 dni robię z rzędu po 12, no to jak wstajesz rano i zadajesz sobie pytanie, czy chcesz to w życiu robić, no to wtedy sobie odpowiadasz, nie? Że tak albo że nie. I to, też to się dzieje. Nie? Wydaje mi się, że dużo osób mówi, że nie, mimo że, tak. To, że chce dalej to robić, ale mówi sobie, boże, co ja zrobiłem ze swoim no życiem. Way, nie? To była taka, tak, pułapka, czyli że docelowo, że te sterylne warunki w szkole, mimo jakby się bardzo nie starali, bardzo ciężko jest odwzorować w rzeczywistości. No w gastro jest istnieje coś takiego jak tabaka, nie jeszcze? Tak, właśnie jest... słowo klucz, tabaka. Tabak, to określa moment, w którym bardzo dużo osób wchodzi do restauracji i składa dużo zamówień, a ty nie ogarniasz tego wszystkiego i sypią ci się te zamówienia. I dostajesz... Czas na to, na przygotowanie jest wprost nieproporcjonalny tak. Do ilości zamówień, które musisz zrealizować. Dokładnie, nie? Dokładnie tak. A na koniec lepsze to, że to się fizycznie dzieje. To się fizycznie dzieje, tak. I tu się sypią zamówienia z takiego, to się nazywa czekownica, wyskakuje tak. Numerek za numerkiem, o jed tatar, stek, coś tam. Wszystko. Wszystko, a ty jesteś jeszcze 10 dań do tyłu. Na przykład. I właśnie nie wiesz, co się dzieje, ale dania idą kolejne i ty musisz je szybko robić, bo inaczej klient będzie niezadowolony. Jak klient będzie niezadowolony, to restauracja dostanie negatywne oceny, opinie tak. I tak dalej, a jak restauracja dostanie negatywne opinie, no to twój szef też będzie niezadowolony. I tak dalej, i jest bardzo powiązane. I piramida po prostu leci, nie? Dokładnie. No i tego nie odwzorujecie w technikum na lekcji, bo no nie ma takiej możliwości, nie? Nie ma takiej możliwości, że nauczyciel powie, zrób teraz 40 steków, masz na to 5 minut. No, na nie, przykład. No nie, no nie zrobi tego. No nie, nie ma bo jest normalnym, opcji. Dobrym człowiekiem. No to raz, a dwa, no wiesz, no po prostu, no to jest niemożliwe, więc jakby... To jest pułapka, mi się wydaje, tak. Też taka straszna, że tego się nie dowiesz, dopóki nie pójdziesz do pracy. Mhm. Jeszcze pułapką może być to, że... Ciekawa mi myśl. Przysięgam. Co chciałem powiedzieć? Pułapką może być to, że... Pułapką może być to, że... Z całym szacunkiem do wszystkich jakby nauczycieli, że nie zawsze uczą cię zawodu osoby, które ten zawód fizycznie wykonują. Czyli na przykład... I to nie jest ich wina. I to nie jest ich trzeba wina. Trzeba zaznaczyć. Tak, broń Boże. Bo oni wykonują super pracę, tylko chodzi o to, że no faktycznie reprezentują inny zawód. Po prostu, nie? Po prostu. To jest tak, jakbym na przykład uczył
To jest świetny przykład. No jakby jesteśmy kucharzami, jesteśmy na profilu kucharza, no to fajnie by było, jakby nas uczył kucharz. Kucharz. Szef kuchni. Szef kuchni z doświadczeniem, który nam przedstawia jakby podstawę programową, plus to, że on to fizycznie wszystko zna i że on to też wszystko przerobił. No i to jest taka pułapka, nie? Że uczymy się, że uczą nas na przykład osoby, które ukończyły technologię żywienia. Tak, technologia żywności i tak dalej. Tak, oczywiście na przykład, to byłoby świetne, jakbyśmy byli na przykład. Dietetycy też uczą. Dobra, wróciliśmy po krótkiej przerwie, bo delikatnie nam ścięło nagranie, ale to nic, to tylko niuans. Od razu człowiek mógł zjeść obiad. Mówiliśmy o pułapkach technikum. Wymieniliśmy wcześniej co, że nie uczą osoby, znaczy na przykład, że zawodu nie uczą osoby, które ten zawód fizycznie wykonują albo wykonywały. Tak. Czyli że na przykład kucharza uczy technolog żywienia, albo na przykład dietetyk. Mhm. Druga rzecz, że szkoła nie jest w stanie oddać w pełni realiów, nie? Tak, no tej tabaki kulinarnej tak. I tak dalej, no. I samopoczucia czwartego czy któregoś dnia pracy, no bo to są, no jest to niemożliwe. Niemożliwe, nie da rady tak. Tego zrobić po prostu. Realnie. Jeszcze jedną rzeczą, o której myśleliśmy, żeby dodać, to było jeszcze to, jedna dodatkowa jakby pułapka naszym zdaniem technikum jest taka, że po ukończeniu technikum nie jesteśmy wcale królem, nie? No nie, no nie ma opcji, no jakby to... To, że ukończyliśmy technikum, to nie znaczy, że teraz możemy zostać szefem kuchni tak. I tak dalej. No, dalej musimy przejść ten proces od zera do bohatera, z tym, że po prostu to nam daje też jakby taki plus, że no wchodzimy na podstawowe stanowisko, jakim pewnie jest pomocnik czy coś tak, takiego. Tak. Czasem nawet może się zdarzyć, że nas wrzucą na zmywak na początek, no bo tak też jest. I to nie jest nic złego. Nie jest nic złego, bo fajnie doświadczyć każdego stanowiska to, w restauracji. Wreszcie możemy dodać takie coś, że pójść na zmywak do świetnej restauracji i tam sobie przejść na przykład po zmywaku jako pomocnik kucharza, potem starszy pomocnik jako kucharz sekcyjny, no to jest niebo a ziemia, niż na przykład jak pójść od razu po szkole do jakiegoś słabego miejsca jakościowego, na przykład na kucharza. Tak. Że fizycznie jesteś w stanie coś zrobić, no ale docelowo jakości pracy się na mnie nauczysz. Nie? To też jest jakby ważne, że to trzeba umieć to wypośrodkować. No i chodzi też właśnie o to, że jakby no skończysz to technikum, no to nie zostaniesz tym królem ani bohaterem. No nie. Ale dzięki temu, że skończyłeś to technikum, to te szczeble będzie ci łatwiej przechodzić. Że to nie będzie trwało w nieskończoność, tylko raczej będzie dość szybko przeskakiwało z punktu w punkt. Że wejdziesz, zrobisz i faktycznie zaraz ci powiedzą, no dobra, chodź wyżej, bo w sumie... No nic się więcej nie nauczysz, chodź, pomożesz nam, bo widzę, że jesteś ogarnięty i tak dalej, i tak dalej. Ale też przede wszystkim wydaje mi się ważne jest to, że dzięki technikum widzisz te szczeble, rozumiesz? No. Że jakby widzisz to, co masz do pokonania, gdzie powinieneś być, co powinieneś robić i tak dalej. Nie? Że sama świadomość, że nie wiesz, jest ogromnym plusem i ogromnym znakiem, że jesteś świadomym człowiekiem. Nie? Mhm. Że masz świadomość swojej niewiedzy. Nie? To jest, uważam, to jest super, że możesz wyjść po technikum świadomy tego, że cała droga przed tobą. Gdzie ja na przykład zderzyłem się z tym, że ja nie do końca byłem tego świadomy, jak poszedłem do pierwszej restauracji, to myślałem, że będę rządził i dzielił. Ale... W sensie, ja jakby może to dzięki nauczycielom wiedziałem chociaż, że będzie tak długo się pracowało, bo tego też myślę, że to też warto zaznaczyć, że w szkole ci tego na początku mogą nie powiedzieć. No, to w sensie może gdzieś to tam przejść bokiem. Tak. I że możesz się nie dowiedzieć, że słuchaj, no twój dzień pracy nie będzie wyglądał tak, że przychodzisz sobie na 10 i wychodzisz o 18 i papa. Tak, bo... Ale też nigdy słowa tego nie oddadzą, nie? To nigdy nie oddadzą nawet tego, jak, że... No jak ci powiedzą, że będziesz pracował 15 godzin. No to będę pracował, no, ale dopiero jak przerobisz jednego dnia 15, drugiego 12, trzeciego 13, no to wtedy już czujesz, że czujesz, co to znaczy, nie? I co potrafi... się właśnie wydarzyło. Tak, i to jest świetna lekcja i nauka i tak naprawdę to też oddziela ziarno od plewu dla mnie, nie? Kto chce dalej się w to bawić, kto w tym zostaje, tak. A kto nie. I to nie ma w tym nic złego, nie? A jeszcze, sorry, ci przerwę, że też jakby nie możemy, bo tak troszeczkę już, żeby nie była taka narracja, że tylko tak się robi w gastro, nie? No. Bo ja w pewnym momencie myślałem, że tylko tak się robi, że praca w gastro polega na tym, że robisz 5 dni w tygodniu po 12, 13 godzin, 14. A to nie jest prawda, bo można robić w różnych fajnych, ciekawych miejscach. Można robić, no wiadomo, są kantyny pracownicze, na przykład ja pracowałem w studiu kulinarnym. Nie? Jako kucharz, gdzie to była w ogóle zupełnie inna praca, gdzie docelowo byłem kucharzem, gotowałem, ale to nie miało za dużo wspólnego z restauracją czy z hotelem, nie? Z taką typową. No typową ja tak samo też w innym studiu pracowałem, miałem podobnie. To też, ale tak samo na przykład jeśli mowa o hotelu, w tych takich hotelowych restauracjach też się nie pracuje 15 godzin, bo tam z kolei muszą być zachowane pewne normy tak zwane, które są gdzieś tam przestrzegane.
I tam faktycznie pracuje się te 8 godzin i są normalnie tak. Na zmiany przychodzą kucharze, że się zamieniają ze sobą. No może nie zawsze, ale docelowo tak. Ale docelowo tak ma być. To też jest ciekawe, że na przykład te czapki kucharskie, które widzicie i którymi tak pewnie wielu się fascynuje, no na co dzień kucharze tego nie noszą, nie? To na przykład tak. To jest raczej tylko w hotelach. To też było dla mnie ciekawe. Ja też jak poszedłem po szkole, to też o tym nie wiedziałem. Zawsze miałem ze sobą, ale... Skończyło się, wychodzi po prostu tak, że kucharze albo bardzo cienko się strzygą, tak na, wręcz na zero, albo używają dużych ilości lakieru i żelu do włosów, co widać po mnie, więc jakby... Dokładnie. Ale docelowo nie jest tak strasznie, jak się może wydawać. Naprawdę to jest najlepsi gwiazdkowi kucharze też mają długie włosy do ramion i nie noszą czapek. Także, dokładnie. Także naprawdę jest da się to przejść. No ale żeby tak nie mówić tylko o minusach, no to... Co najlepiej wspominamy? No, co najlepiej wspominasz? Z technikum najpierw wspominam... w ogóle ten cały ten czas, te 4 lata, to... Najpierw wspominam tak. Ludzi, których miałem w klasie, to było naprawdę super, super przyjście. Mam do tej pory kontakt. To nie to samo w sumie, Kontakt. Muszę docenić nauczycieli, bo może nie wszystkich, ale miałem paru nauczycieli, którzy stanęli naprawdę na wysokości zadania, byli z powołaniem. Tak. Dużo mnie nauczyli. Bardzo dużo i rzeczy... No i takie jakby podejście jakby do człowieka też i w szkole i też widziałem, jak oni traktują też innych. Naprawdę byli też nauczyciele, którzy aż się chciało przyłać do szkoły, nie? Że to jest duży plus. I powiem wam, że to też działa w drugą stronę, że ile my damy od siebie w tej technikum, no to dostajemy tyle samo mniej więcej. Jak my z Michałem dawaliśmy od siebie dużo, no w sensie dużo, chodzi o to, że się angażowaliśmy, że nam się chciało iść do tej szkoły, bo to było dosyć ciekawe. Że to nie było nigdy za karę, tak, nie? Tak. Wiadomo, każdy miał jakiś swój gorszy dzień i na pewno się tak zdarzyło. To też jest szkoła, więc to też czasem komuś się zdarzyło pójść na wagary, no umówmy się. No może raz. Może 4. Tak. Ale jakby chodzi po prostu o to, że naprawdę jeśli coś nam się spodobało, no to w to wchodziliśmy, nie? Nóż w masło, że tak powiem. Dokładnie, jak nóż w masło. To. Co jeszcze super wspominam? No te wszystkie praktyki, czyli ta możliwość poznania tych różnych miejsc i bycia tam i po prostu jakby zobaczenia różnych miejsc. Nie? To jest ciekawe, że mogę iść do jakiegoś zupełnie innego miejsca, w Warszawie, nie wiem, w jakimś hotelu, być, gdyby nigdy nie przyszło do głowy, że tam mogę pójść. Nie? A ja tam byłem, poznawać tych nowych ludzi. No i jeszcze co najpierw wspominam z technikum, to kontakty, które tam zdobyłem i które świetnie owocowały po szkole, nie? Ale tak naprawdę. I owocują do tej pory. No to ja mam dokładnie tak samo. Proszę, koledzy z klasy. No tak na początku pierwsza klasa to było taki hardcore, jak zobaczyłem 33 chłopa. Ja też jestem raczej takiej wątłej budowy, a tam sami tacy... Kucharze, nie? Ja tak, o kurde, ale no miał... Nie będę kończył. Tak. No i co? I ci znajomi się okazali naprawdę, naprawdę super i z wieloma mam do dzisiaj kontakt i z wieloma też do dzisiaj współpracuję, co jest też niesamowite. Chodziło, no. A nauczyciele oczywiście, to tak samo, jak się można mówić o nauczyciele, no ale właśnie, jak, kurczę, trafili mi się tacy. Tam byli prawdziwi nauczyciele. Tak, trafili mi się tacy, którzy naprawdę dużo dla nas robili. No i bardzo. Naprawdę też wiele tych zawodowych rzeczy, które robiłem, jest dzięki kilku nauczycielom, to znaczy zrealizowały się dzięki kilku nauczycielom. Bez nich tego by nie było. Także trafienie na przykład do tej Nolity to też dzięki dyrektorce szkoły. Na przykład, nie? Załatwiła to nam po prostu, mi koledzy i poszliśmy. I powiedziała, od jutra tam chodzicie, nie? Tak. Tylko też trzeba zaznaczyć to, że właśnie na tym to jest też świetny przykład, żeby powiedzieć, że to, że ona to załatwiła, to dla wielu innych osób to nie byłoby nic nadzwyczajnego. Tak. Wiesz, co mi chodzi? Że to by ktoś mógł potraktować, no są praktyki do zrobienia, do odwalenia, nie? Ale na przykład Michał na przykład wiedział o tym, że to jest jedna z najlepszych restauracji w Polsce. No dodam nawet tak, że to było tak, ona się otworzyła we wrześniu tak. I ja to zobaczyłem z kolegą Michałem zresztą też. No i zaczęliśmy o niej rozmawiać, powiedzieliśmy też właśnie to dyrektorce, że otworzyła się ta restauracja, że szef kuchni jest uznany w ogóle, że pracował w Londynie i tak dalej, i tak dalej. I ona powiedziała, tak, no dobra, i coś tam zobaczyła. Kilka tygodni później podeszła do nas i powiedziała, mam dla was taką informację, tylko chodźcie na korytarz, to wam powiem. No i bang, idziecie tam na praktyki i to było dla nas coś, wow, taki tak. Wiesz, szok. No także naprawdę nauczyciele wkładali dużo serca w to, co my robiliśmy. Dwa, też pchali nas do konkursów, o których jeszcze nie mówiliśmy. No to prawda, to było fajne. A też naprawdę wpychali nas w konkursy i to jakby...
jedni może nie lubią konkursów, ale to jest też niesamowite doświadczenie zobaczyć, jak to wygląda. Taka sama przygoda, taka przygoda, sam rywalizacja jest, pomiędzy kucharzami w układaniu najlepszych potraw i najlepszych dań. To jest też coś super. No, gotowanie na czas, ktoś cię ocenia, no. Wiecie, to jest super, nie? Ten tak. Jakby chęć rywalizacji, no mnie to tak napędzało, to było fajne. Mi się wydaje, że takim dobrym wspomnieniem jest to, że w moim przypadku tak było na przykład, że nauczyciel od technologii starał nam się dostarczać też od razu na bieżąco rzeczy, bo jakby umówmy się, to, co robimy w szkole, jest związane bardzo dużo z ustawą programową. No dokładnie. Więc tego nie ustalają nauczyciele, to ktoś ustalał u góry. No i ten ktoś u góry nie do końca czasem wie, co my byśmy chcieli się uczyć. No a mój nauczyciel był o tyle fajny od technologii, że ustawa była ustawą i tam to realizowaliśmy gdzieś z boku, ale dzisiaj gotujemy takie rzeczy i koniec. Róbcie to, co chcecie. Wymyślcie jakąś potrawę na za tydzień, wiecie. Tak, bądźcie tak, kreatywni, tak, tak. Nie? Właśnie tej kreatywności też. No, że nie na łatwiznę, nie? No. Że oni wiedzieli, jakie są realia, no ale docelowo też wiedzieli, co się dzieje dookoła. Macie tam jakiś budżet na zakupy oczywiście, tak. Wiadomo. Ale zróbmy coś bardziej. Ale zróbmy coś lepiej, a nie tylko zrealizujmy temat, a w temacie na przykład było sosy zimne. No i wiesz, robisz 5 zimnych sosów, no ale tak. Po co to komu? Bez sensu. Wiesz, i co będę, ja z czym zjem te sosy, nie? To ta nauczycielka mówiła, nie, to zróbcie te sosy zimne i zróbcie coś do tych sosów, skomponujcie je z czymś. Mhm. I to było też, mi się wydaje, super. Tak, tak, tak. No i tak jak powiedziałeś, te znajomości, to pamiętam, no, że od drugiej klasy tak się zaczęło już intensywnie, że poznawałem ludzi z zewnątrz dużo, z gastro i te znajomości są do dzisiaj naprawdę. Nasza wspólna zresztą to Grzesiek Kopanowski i tak wiesz, to wszystko rośnie wokół cały czas. I wspólne mianowniki cały czas jakieś są, nie? A to cały czas się okazuje, szkoła, że są wspólni znajomi i znowu ktoś dalej i to się rozszerza cały czas. No. Niesamowite to jest po prostu, jak to bardzo... owocuje teraz. No, to chyba takie mam wspomnienia. Chyba tak, no, ale docelowo na pewno na plus. No i wiadomo, jakieś tam przypały, które każdy miał gdzieś. To też delikatne. Jakieś wspomnienia. To na pewno. O ja, no co, będziemy chyba pomału kończyć. Chyba powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy. Na przykład możemy to podsumować teraz, mi się wydaje. No. To jest dość ważne, żeby to podsumować, bo jak ktoś nas teraz ogląda przez te grubszy czas na pewno, to jaki jest nasz wniosek z tego wszystkiego? To warto iść, czy nie warto? Naszym wnioskiem jest to, że na pewno warto. No, dokładnie. I to, że nie musisz być w 100% pewien, to co myślisz o rodzic w życiu. Bo umówmy się, mając 16 lat, ja doskonale pamiętam to, jak ja sobie o tym myślałem, że ja teraz wybieram, że to jest decyzja, która rzutuje na całe moje życie i koniec, kaplica. Trochę tak jest, no bo to rzutuje na twoje życie, co by nie było. Wiele osób nie ma tej odwagi, to też jest zabrzmi. Świadomości, czegoś takiego w sobie, żeby zdecydować o tym, pewnie. Co chciał robić. I to jest normalne, no bo ciężko decydować o całym swoim życiu w wieku 14, 15, 16 lat. Są ludzie, którzy zmieniają swoje życie w wieku 40 lat diametralnie. Tak, diametralnie, więc jakby to nie jest, idą w gastro. Że się nic nie wie, ale jeżeli mamy jakąś tą zajawkę na jedzenie chociażby. Na przykład. To pójdźmy w to, zobaczymy, co się stanie, a po tych 4 latach nie musimy nic z tym wcale robić tak naprawdę. Bo tak jak mówiliśmy, możemy zmienić całkowicie swoje życie i pójść na politechnikę, studiować matmę. Mam też takich kolegów, którzy byli ze mną w klasie. I to na luzie. I to robią. Tak. Także to wszystko zależy tylko od nas, no i myślę, że warto wybrać technikum po prostu. Jeśli mamy wybór pomiędzy liceum a technikum, to warto wybrać technikum, tak. Bo da nam coś więcej. Jeżeli nie miałbym w życiu cokolwiek, nie wiedziałbym, co mam w życiu robić, cokolwiek, a miałbym jakąkolwiek zajawkę, po prostu zajawkę, to bym poszedł w kierunku tej zajawki. No. Jakiekolwiek ona nie była, czy to były, nie wiem, samochody. Ja może bym wiedział, że nie chcę być mechanikiem samochodu, na przykład lubię mechanikę, lubię samochody i tak dalej, i nagle się okazuje, że jak ktoś pójdzie do tej samochodówki, to tam może poznać zupełnie inne techniczne aspekty, o których na przykład nigdy nie miał pojęcia. Tak samo na przykład osoby, które chodziły do klasy na kucharza, nagle się wzięły za fotografię kulinarną. Tak. Nie? A przecież czegoś takiego tam nie ma, nie? Nie ma czegoś takiego jak kierunek fotografia kulinarna. Ale tak coś powstało, to istnieje. Wytworzyło się, nie? Tak. Się wiesz. No, jakby wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od nas, ale jakby finalnie uważam, że lepiej jest wybrać technikum, bo dać coś więcej niż liceum. Po prostu. Dream team, team, dream team. Nie, no ale też tak uważam. No i docelowo skończyć 4 lata z czymś w ręku praktycznym, tak. To lepiej niż skończyć coś po 3 latach i mieć dalej na przykład próżnię. No rozumiecie, o co chodzi? Że idziecie na przykład do ogólniaka z próżnią w głowie i kończycie ją z próżnią w głowie. Zero jakby punktu odniesienia. Na przykład, nie wiem,
No zaraz jakbykolwiek wzoru na cokolwiek tak, innego, tak, nie? Tak. Nic więcej nie mogliście zobaczyć. Zaraz zaczepienia zawodowego. Dalej nie wiecie w sumie, co chcecie robić, tak. Nie? Nie, to nie jest reguła oczywiście, broń Boże, ani jakaś złota zasada. Tylko, że taki, jak sobie o tym myślę, taki przykład z boku, nie? Że warto. I tyle, technika rządzą. Rządzą, są super. No, to więc tyle w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Bardzo miło było gościć Michała i to, że mogliśmy się razem spotkać, trochę pogadać od serca, jak to wszystko wspominamy. Mam nadzieję, że wam troszeczkę chociaż pomożemy w podjęciu decyzji, która co by nie było, zawsze podjęcie jakiejkolwiek decyzji jest lepsze niż nie podjęcie żadnej. Nie? To jak macie już się zastanawiać, to zawsze warto coś zrobić, niż chyba tego nie zrobić. I co? No i... Jeśli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, to też jest ważne. To byłoby super. Ewentualnie odpowiem wam na te pytania. Tak, to było moje marzenie, żeby zrobić Q&A po tym filmie. Serio, to byłoby super. No to takie realne... co robić, komentujcie film Wiktora, tak. Dodawajcie komentarze. I oczywiście odpalamy. Łapki w górę i subskrypcje są tutaj skazane. Skazane i klasyczne. Klasyczne, także bez tego się nie obejdzie, ale komentarze z pytaniami i z waszymi przemyśleniami. Na ten temat. A może ty skończyłeś technikum i masz jakieś inną opinię, to tak, śmiało napisz. Tak. A może jesteś obrońcą liceum, które też oczywiście kochamy, mam też kolegów z liceum i chcecie coś powiedzieć, to też śmiało piszcie. To nie jest tak, że my jesteśmy lepsi, broń Boże. To wszystko ma, po prostu każdy ma jakieś swoje miejsce w życiu i coś chce robić, nie? No i co, tym miłym akcentem dzięki, że wpadłeś. Dzięki. Miło było pogadać i widzimy się w kolejnych filmach. Tak, zobaczymy. Mamy. A jeszcze chciałem na końcu pozdrowić panią Agnieszkę Kopi, która była moją wychowawczynią, panią Teresę Witek, jedną z najlepszych nauczycieli od matmy w moim życiu i panią Edytę Gulińską, która trochę stworzyła to zamieszanie. A ja pozdrawiam po prostu moich nauczycieli. Wasze zdrowie. Bęk. Mamy to. Chyba więcej nie powiem już nic. Chyba więcej nie powiem już nic. Patrzeć w obiektyw, to normalnie czuję, jak mi się barwy podnoszą i zaraz zacznę się śmiać. O Boże, czemu się dzieje? Jest git? Co nam przeszkadzało się w domu? Za dużo endorfin. Tak, dobra. Akcja? Dobra.